Moi drodzy, cisza przed burzą była, to teraz będzie mocarz golem. Mam złe przeczucia. Zilael nie rozpoznają. Intruzi. Zniszczyć intruzów. Dobra, czekajcie chwilkę. Zdychaj! No jak teraz się blokuje, to... Tam. Lecimy, lecimy, lecimy. Musimy unikać, kurde, jego ataku. Dobra, siup. No i porobiony. Vellaglan. No i po wszystkim. Wiedziałam, że sobie poradzimy. No my, na pewno my. A? Następnym razem mnie uprzeć. Jakim poziom trudności... O kurde, jak słońce zaczęło świecić. Czekajcie, ja muszę tu zasłonić. Poziom trudności... Wykrzyknik Wiesiek! Nie powinieneś lekceważyć mojej intuicji, Wiedźminie. Na przykład co do ciebie mam bardzo dobre przeczucia. W różnych kwestiach. Vellaglan. A co zrobisz, kiedy już spotkasz Ciri? Masz jakiś plan? To zależy od niej. A wyobrażałeś sobie, jak to będzie? Co ona powie, jak teraz wygląda? Nie. Przepraszam, zagalopowałam się. Czasami zapominam, że nie znamy się na tyle, żeby rozmawiać o sprawach osobistych. Nie martw się, jesteśmy na dobrej drodze. A tu coś jest? Czekajcie, tam miałem przejść. Tam jest teleport. Aktywujmy go szybko, bo mam wrażenie, że zaraz wyleci na nas następny golem. Go aktywacja. Kolejny symbol jaskółki. No, udało się. Chodźmy. Jesteśmy po drugiej stronie mostu. To tu widzieliśmy dziki gon. Świetnie. Czyli teraz są daleko przed nami. Chodźmy. Dwie
Bella Glam. To na pewno robota dzikiego gonu. Skoro zniszczyli strażników, to zdecydowanie nie przyszli do tego elfa z towarzyską wizytą. A miałeś jeszcze jakieś wątpliwości? Zamrozili je, zanim zdążył ich zaatakować. Szaraz! Esaise! Zabarduan! Nirin Niamar! W ogóle dziki gon to jako elfy są, nie? Tylko że Redzi tak zrobili z nich, że to w sumie nie wiadomo, że to są elfy. To nie jak jakieś zjawy, jak jakieś takie demony wyglądają. Co to jest? Białe zimno przywołał je czarodziej gonu. Dasz radę zamknąć szczeliny, którymi się przedostaje? Za daleko! Musimy do nich podejść! Osłonię nas kipielą Demet i Kres! Stań blisko mnie! Darian Anoy! Gotowe! Trzymaj się blisko! No i co? Bajny Kalar! Musimy pozamykać! Do stworzenia teraz, kurde. Ja to zrobię, tylko mnie ochraniaj! No to dobra. No, idziesz? Siup, dobra. Siup, idziemy w następną. Zaczynam wierzyć, że nam się uda. Dokładnie, tylko miecz mi się zepsuł, wiesz? Broni nie naprawimy w ten sposób. Jest. Roko, coś ty napisał? Boże, jaka słaba gra, Fortnite lepszy. Ooo, to w końcu ktoś nie bał się prawdy powiedzieć. I teraz będziecie go gnoić, z błotem mieszać? Jak wyraził swoją opinię? Prawdę mówi, tak! Prawdę mówi. Wam się dopiero oczy otworzą, kiedy mu się zamkną.
czekamy! Jeszcze tylko jedno. Idziemy. Mogę zapisać, czy nie? Nie można. Och, ty wiedźmo. Jedziesz. Ogary. Dawać ogary. No i w końcu się ogary ogarnęły. Level 5. To mogę już pancerz założyć. Heira! Co się dzieje? Zaraz mi przyjdzie. To wymagało sporo mocy. Och, Keiro. Tylko mi tu nie mdlej, jeśli nie masz siły iść dalej. Kurwa, nie mdlej mi tu. Tylko mi tu nie mdlej. Teraz, kiedy mnie tak ściskasz, nigdy w życiu. O, ty cholernico. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Wiem, wiem. Musimy iść. No? Zablokowali przejście. Może spróbuję. Zostaw to mnie. Zostaw to mnie? To powiedziała jak... O, jak Jaina. No. Bella Glam. Chodźmy, może jeszcze ich dopadniemy. Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Nie poradziłbyś sobie bez mnie, prawda? No przyznaj. W życiu. Po prostu świetnie. Zdychaj. Lachka już porobiłem. Nie zebrałem chyba wszystkiego ze skrzyni. Która to była ta? Tu jakiś pancerz wypadł, ale słabszy. Czeka na nas. No.
Czy ja prąd oszczędzam? Nie, co chwilę mi się, kurde, robi jasno na dworze, ciemno na dworze. Uparty jesteś, Dwan. Geralt, pomogę ci. Odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić! Ciekawe, ile wytrzymasz. Diable! Właśnie, masz się skupić, babo. Uspokój, dupsko. Ach, czemu ja na niego namierzyłem? Jezu, serio. Ona będzie mnie wkurzać teraz. Geralt, Geralt! Ty, co to tutaj jest? On jest kurde nie do zabicia, czy co? Skończę tą walkę szybko. Nergal. Dawaj, jedziemy, gościu. No i siup. Nic tu nie jest. Już zaczynałam się bać. Niepotrzebnie. A teraz rozejrzyjmy się tu. To mi wygląda na laboratorium elfa. Patrz! Elf chyba zostawił dla... Larenna... Lur. No dobrze, zobaczmy tę wiadomość. Zirael, to miejsce nie jest już bezpieczne. Nie zostawaj tu zbyt długo. Nie ufaj nikomu. A przede wszystkim strzeż się wiedźm z krzywuchowych moczarów. Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio, niewiele nam to daje. Psia krew. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o elfie, ani o Ciri. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał. Podróżowali razem. Ciekawe, czemu się rozdzielili? Może tak było bezpieczniej, skoro elfiego czarodzieja ściga dziki gon. Wiedźmy z krzywuchowych bagien. Z krzywuchowych moczarów. Keira, jeśli coś przed mną ukrywasz,
Ale ja przecież nic... Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Velen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajania starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Velen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Dlaczego nie powiedziałaś nic wcześniej? Przecież ci wspomniałem, że Ciri zadarła z jakąś czarownicą. Nie wiedziałam, że chodzi właśnie o nie. Zresztą, gdybym ci o nich opowiedziała, od razu byś tam popędził. A przecież musieliśmy najpierw sprawdzić, czy Ciri nie ma tutaj, prawda? Ale teraz oczywiście wszystko ci powiem. Teraz, kiedy przeprowadziłem cię bezpiecznie przez jaskinię? Nie mogę uwierzyć, że tak źle o mnie myślisz. Ty chyba naprawdę masz jakiś uraz do czarodziejek. Mhm. I nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło. Mhm. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę... Jaka księga? No dobrze, to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Dobry pomysł. Po co tu w ogóle przyszliśmy? Czekajcie chwilę. Momencik.
Dobra. Starsza krew. Co to jest? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. Przydał mu się. Legenda niedźwiedzia. Musiał sam spalić te notatki. Dziki Gon nie byłby aż tak dokładny. Czyli domyślał się, że go szukają. Dziwne, medalion drga, a przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? Toilu? Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. O kurde, no, co to jest, co? Jakiś medalion? Oko Nehaleni. Służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. No. Poczyniłem obserwację i bezsłupka pulok godziny na godziny maleje. No to taka fala, no to trzeba subować, no. Ci skończył się subek? Weź przestań. Siu, oko Nehaleni. No już, siu. Proste, prawda? Mhm. Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. Tajemniczy mag zielarz. Tajemniczy mag zielarz. Może Bimber tutaj, patrzcie, jaka maszyneria. Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. Dobra, a te panie lasu, to myśmy już je, kurde, chyba kiedyś czytali. Pokażcie te panie lasu. Bogowie opuścili nas, możnowładców. Nasz los nie interesuje. Nad Velen czuwają tylko panie lasu. W złej godzinie, gdy zaraza jej głód zbierze swoje żniwo, trzeba poprosić o pomoc panie. Jeśli będą łaskawe, wysłuchają próśb i odwrócą zły los. Oto jak należy przebłagać panie. Znajdź dziecię, niedorosłe i niewinne, i odprowadź je na krzywuchowe moczary. Odszukaj kapliczkę poświęconą paniom. Od niej zaczyna się słodka ścieżka. Odpraw dziecię po ścieżce. Ono, idąc śladem słodkości, trafi do dobrodziejek. Od tej pory niczego mu nie zabraknie, albowiem panie są łaskawe. Stojąc przy kapliczce, wypowiedz swoją prośbę, a dobrodziejki je usłyszą. Albowiem one wiedzą i słyszą wszystko, co dzieje się w ich domenie. I jeśli złożyłeś dar, twoja prośba zostanie wysłuchana. Czujesz odlewy, jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. Słońce pozwala latać. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Magiczny co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę. Pomożesz mi? Jezu. Dobra. Tak, pomogę. No to świetnie, chodźmy. Go kaganek, kurde. Bella Glan. Na pewno coś tam znajdziemy. Punkt muszę w coś władować. Kurde. Czyli to by było dobre. Niezabijalność, moi drodzy. Ty, wiesz, że znaki można z adrenaliny walić. Który to jest?
Dopiero piąty level, no ale ja ci nic nie poradzę, no taki mam level i co ci poradzę na to? Mam piąty level, bo gram na najcięższym poziomie trudności, stary. Skąd ja mam levele robić? To mi wygląda na kolejną zagadkę. Poboczne zadania nie mogę zrobić, bo mam za niski level, żeby zacząć je w ogóle. Dobra, zagadka jakaś jest, czekajcie. Spójrz, zgasła. I się upiór pojawił. Dobra. Dobra. Gdzie jest jakikolwiek... Chyba zrobiliśmy coś nie tak. Bella Gla. Tu jest gościu z... jakimś tam instrumentem. Z psem. Dobra, tu są dwa z psami. Tam jakimś jaguarem, ale bez tego, bez instrumenta. Jest to namalowane tutaj, czy nie? Co się dzieje? Pięknie masz, bardzo ładnie, chytre. Tylko co to jest takie oświetlone tutaj? Jezu, jestem prześwietlony. Momencik, czy ja gdzieś dostałem książkę jakąś, czy nie? To jest na zasadzie prób i błędów. Okej. Okay. I pies z tym. Dobra, czyli ja bym dał w ogóle bez niczego pierw gościa. Gościu bez niczego. Potem jest gościu pewnie z tym. Poczekaj, nie. Coś się tam zaczęło dziać. To prawda. Jakby za ścianą się coś przesunęło. Dobra. Teraz jest bez instrumentu, ale z psem. No i na końcu to. No i kurwa, to jest bardzo proste. Czyli od niczego po wszystko. Udało się. Czuję się jak w Tomb Raiderze. Czyli to grób. Nie ma żadnego napisu. Znak mewy. Gdyby nie to, że wiem, gdzie jest pochowana, powiedziałbym, że to grobowiec Lary Doren. Może to tylko jej pomnik? Nie sądzę, żeby elfy chciały ją upamiętnić w ten sposób. Dla niektórych jest może bohaterką tragicznej legendy, ale większość uważa ją za zdrajczynię własnej rasy. Dźwięk się zbugował. Poniosła słuszną karę za to, że związała się z Kregenarem z Lot. Może ten elf i czarodziej był krewnym Lary. To by tłumaczyło, dlaczego pomaga Ciri. Może. To tego szukałaś? Aha. I do czego to niby służy? Mam nadzieję, że uda mi się go uruchomić. Chodźmy stąd już, dobra? Kaganet. Notatki wiedzącego. Ostateczne wnioski z kaganka, moi drodzy. Doświadczenia z magicznym kagankiem jednocześnie potwierdzają, że aktywny ośrodek kondensacji energii duchowej może być dzięki niemu pobudzony do kontaktu w ściśle określonych ramach pamięci jaźni. Szczątki Lary Doren wskazują jednak na całkowitą... We, gościu. O kurde, spodnie kawalerzysty. To nie zła kawaleria. Teraz pasują do moich pięknych... moich złotych tych... butów. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Tam jest, kurde, golem. Zaraza. Jedziemy golema. Walimy go na łeb. Siup, walimy łeb. O, golem. Ej,
on wstał, golem wstał. Golem jest wstawany w tym momencie. No niestety, ale odpycha mnie. Im szybciej stąd wyjdziemy, tym lepiej. Jest jakieś przejście. Skrzyneczką. Rękawiczki kawalerzysty. No nie są lepsze od moich obecnych, to dziwne. Zresztą. Jakieś spodnie dostałem, czekajcie. Okej. To jest łatwy poziom? Nie, to jest poziom najtrudniejszy, no. Kurde, co ja wam poradzę, no? Jak się umie grać? Bo wy mówicie, o, bo to za niski poziom trudności jest. Ale wy nie bierzecie pod uwagę tego, że na przykład gracz może być dobrym graczem, doświadczonym, z którego można czerpać jakiś przykład. A nie, mierzycie innych swoją miarą. Czyli ludzi, którzy nigdy nikogo w grze nie pokonali i bez solucji nie dadzą miejsce sobie rady. Mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Jeszcze przestańcie. No to zobaczmy, jaki jest poziom trudności. No to patrzcie. Opcje. Gdzie jest rozgrywka? Poziom trudności. Droga ku zagładzie. Najwyższy. Nie da się wyższego. Chciałem wyższy, ale się nie dało. Ja jestem pro playerem Wiedźmina, nie? To jest e-sport. Idziemy? Coś tu jest. Powinienem użyć oka. Dawaj oko. O, teraz wiecie, co się będzie działo? Bo ja nie. Wreszcie. Ale chyba było warto, prawda? To znaczy, ostatecznie dowiedziałeś się czegoś o Ciri. Wybierzesz się na krzywuchowe moczary? A opowiesz mi potem wszystko? Nie wiem, czy będzie okazja. Geralt, mężczyźni dzielą się na tych, którzy potrafią wykorzystać okazję i na tych, którzy potrafią okazję stworzyć. Mhm. Zawsze byłam pewna, że należysz do tej drugiej kategorii. Poza tym mam do ciebie prośbę. To jak? Odwiedzisz mnie jeszcze? Na pewno cię odwiedzę. W takim razie będę czekać. Bywaj, Keira. B. Czy ona zostawiła portal? Czekajcie.
Gdzie jest, moi drodzy, Keira? Bo muszę za nią iść teraz. Czekaj, ja muszę... Gdzie się do tej Keiry szło? O. Zaproszenie. Od Keiry. To już, ale ktoś wie, czy już jest teraz normalnie ciupcianko, czy nie? Dobra, pożeglujmy. Siup. Znowu jej muszę pomóc. Jest. Dobra. GTA. GTA Gerwant. Niko z Rivi. HP się nie odnawia przy medytacji, tak. Wycieraczek nie włączam. Drift. Wisielec jakiś tutaj jest. Te szkodniki, lepiej byłoby tą łopatą roznieść na miazgę, albo wytruć, a nie. O! Widziałeś, co potem z nimi robił? Keira, co ty tu robisz? Geralt, ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi, przynieś mi szczurów, ino zdrowe mają być. Nie kotów z gardła wyłuckane. To ten kaganek, który zabrałaś z kryjówki elfa? O co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza? No zapraszałaś mnie, nie? Masz jakieś wieści o czarodziejkach z loży? Nie. Co tam Astis się ma? W tych czasach bezpiecznie nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałaś się z nimi skontaktować? Kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie. Ani kto będzie słuchał. Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Niech pomyślę. Zażywam świeżego powietrza, podziwiam malownicze plenery. Może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie.
Jeśli tu ukrywam, Geralt. Dobra, to już było. Ślepy jesteś? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak, mam na myśli nową pasję. Nie słyszałeś o łowcach czar... Dobra. Wróćmy do tematu. Pewnie zostało ci sporo rupieci po czarownicy, która wcześniej mieszkała w tej chatce. Owszem. Chciałbyś rzucić na nie okiem? Dawaj, poka. A, chętnie. O kurwa. O cholera. Ona ma dużo hajsu. Musimy coś posprzedawać. Nałóż miecz u niej. Po co ci ten kaganek? No przecież widziałeś. Umożliwia komunikowanie się z zagubionymi duszami. Nie wiedziałem, że interesuje cię ten rodzaj magii. Nie ma w tym nic złego. A dlaczego elf obiecał ci kaganek? To była wymiana. Potrzebował silnej magii, a wyczuł, że nie jestem zwykłą zaklinaczką kurzajek. Przyrządziłam mu miksturę opóźniającą degenerację tkanki nerwowej. Ten lek może na przykład powstrzymywać utratę pamięci. Komu chciał to zaaplikować? Nie powiedział. O co chciałaś mnie prosić? Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś... Morzycko! Wieśniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z wieżą, w której po najeździe Nilfgaardu zamieszkał Wszerad, możnowładca tych ziem. We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na kłomnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzeźni. No to nie było z tym chatą i tam zakochani byli, czy coś takiego? To była taka klątwa, ale to nie wiem, czy to było to. Można władca kazał wymordować chłopów, którzy przypłynęli nie na jakimś wyspę. Chłopie to było? We wsi ja mówią, wiem, że ich otruł. Albo sympatyczny jegomość. Nie znałam go, ale z tego, co mówił czarodziej z wyspy, nie wynikało, że Wszerad był aż takim okrutnikiem. No co i dnie z nekromancją. Mieszkał tam jakiś czarodziej? Znałaś go? Co się z nim stało? Tak, byliśmy przyjaciółmi. On też zginął podczas tej masakry. Prawie nikt nie ocalał. Dziwne, że ci, którym udało się uciec z wyspy, pomarli później w mękach. Ale to nie wyglądało na działanie trucizny. Czemu ci na tym aż tak zależy? Czy będzie IRL z Dorianem? Nie zależy, no dzisiaj nie, bo Dorian Wyspał, późno przyjdzie. Czarujcie pani, byście taka wielka czarownica. Nie dają mi spokoju. No i? Miałem wrażenie, że niespecjalnie liczysz się z miejscowymi. Taka wielka czarownica? Jeśli nie zdejmę klątwy z wyspy, mogą uznać, że nie aż taka wielka, żeby ryzykować i kryć ją przed łowcami czarownic. Czyli chodzi o to, co chłopi o tobie myślą? Obchodzi cię to? Chodzi o to, że... Słuchaj, nie reputację. Po to zatrzymam się na tym odludziu, żeby dać się głupio złapać przez jakiegoś chama z żałobą za paznokciami. Pomogę ci. To jest najgłupsza decyzja. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na kłomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą wiedzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek. Będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. Dlaczego nie możesz popłynąć ze mną?
Raz próbowałam wybrać się na kłomnicę, ale magiczne oddziaływanie klątwy było zbyt silne. Myślałam, że rozsadzi mi głowę. I dlatego wysyłasz tam mnie. Tobie po prostu zadrga medalion, a mnie poszła krew z nosa. W Aretuzie szkolono mnie do wyczuwania najsubtelniejszych przejawów magii. A to było jak uderzenie cepem. Przestań. Przede mną nie musisz się tłumaczyć. Możesz użyć mojej łódki. Zacumowałam ją przy brzegu koło wioski i pewnie dalej tam jest. O ile nie zgniło jak wszystko tutaj. Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słuchać szepty. Tylko nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. O cholera. Nowoczesna technologia. Nie będę mogła cię poinstruować, co robić dalej, czego szukać. Skąd masz ten ksenoglos? Smartfon. Znalazłam go w kopalni razem z kagankiem. Najpierw myślałam, że to jakaś część kaganka i dopiero później zorientowałam się, co mi wpadło w ręce. Czyli należał do tego elfiego czarodzieja. Tak, nawet nie wiedziałam, że elfy też ich używają. Nigdy nie słyszałem o ksenoglozach. Działają tak samo jak megaskop, ale są o wiele bardziej poręczne. Myśl o tym po prostu jak o magicznym, gadającym pudełku. Trudno jest je skonstruować? Bardzo trudno. Dlatego są takie rzadkie. Ja na pewno nie umiałabym czegoś takiego zrobić. Czyli nie ma szans, żeby ksenoglozy upowszechniły się wśród czarodziejów? Najmniejszych. To jest taki zajebisty dialog. On był chyba specjalnie tak dodany. To jest tak, jak ludzie kiedyś pytali, że co? Telefon? Telefon, smartfon, że te ludzie telefony przy sobie będą mieć? Przecież to będzie przeszkadzać ludziom. Bez sensu, to się nie rozpowszechni, nie ma mowy. Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. Idź już, bo jestem ciekawa, co odkryjesz na kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt? Dziękuję. Dziękuję nie wystarczy. Wiesz o tym. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Opowiedz mi coś więcej o czarodzieju z wyspy. Byliście przyjaciółmi? Nie sądziłam, że aż tak interesuje cię moje życie prywatne. Chodzi mi raczej o to, co łączyło was na gruncie zawodowym. Pod tym względem niewiele mieliśmy wspólnego. Aleksander był jednym z tych nerwowych, wiecznie niewyspanych eksperymentatorów, którym do szczęścia wystarczy samotna wieża i zestaw retort. No tak, rozumiem. Babo. Do zobaczenia. Całkiem spoko ta Keira, nie? Nie wygląda na to, żeby chciała nas oszukać czy coś. Jakaś taka jest chyba w porządeczku babeczka i ładna jest i o, kurde, cycuchem tak szczuje troszkę. No jasne, jasne. Patrzcie! Widzicie, jakie Nvidia Hairworks są włączone? A czekajcie, czy to są Nvidia Hairworks na maksa? Jezus, na maksa. No dobra, a teraz wyłączmy Nvidia Hairworks i chcę zobaczyć, czy będą się w ogóle poruszać. To nie są chyba Hairworksy. Czekajcie, są wyłączone czy włączone? A jest.
No to po co są te hairworksy? Jak to też się rusza? A nie, to się tak nie rusza fajnie. Co się stało? Jaki? Żeby co zrobić? To od nowa wszystko? Nie wiem. Bałaś się trochę tej nowej fryzury. Powiem tak. Nvidia Hairworks działa w ten sposób. Ty zmieniłeś tylko Hairworks AA. No a jeszcze co jest? Predefiniowane. A, niskie i zero. A. No, i, ale i tak na tych hairworksach wyłączonych. Jeszcze nad AA. Geralt wyłączone. O kurwa, jakie włosy. No, jest nieźle. Ubogo. Ta grzywa też taka jakaś. No bo te włosy teraz się nie ruszają i są jakby teksturą taką statyczną, nie? No takie wyglądają jakby były takie kurde tłuste. Tylko, że włączenie hairworksów, bo ja wam pokażę jeszcze, ja wam to pokażę na przykładzie, tylko w GOG-u gdzieś to się włączało. W GOG-u się FPS-y gdzieś włączało. Ktoś pamięta? Ctrl-Shift-Tab? No, FPS-y w prawym dolnym rogu macie. Więc zobaczcie, ile mamy. Na wyłączonych hairworksach... Czekajcie. To są wyłączone hairworksy. To jest... Ciężko stwierdzić, bo to od lokacji zależy. I to są ustawienia maksymalne, nie? To jest... na Uber. Tylko jest zieleń trochę obniżona, żebyście nie mieli kaszany. No 90 FPS-ów jest, nie? No, ale mówię wam, jeżeli ktoś ma słabszą kartę i komputer, to nie polecam tego włączać. No, jest od razu spadek, zobaczcie, 65, 64. 20, 30 FPS-ów w dupia. Mhm. No, ale wygląda to całkiem inaczej, nie? Dopóki mam powyżej 60, to ja to mogę mieć włączone, to jest subcio rozwiązanie. No. ...59 było przez chwilę? No może było. Wiecie, jak jest cały czas koło 60, to jest spoko, no. Okej. Zrobimy przerwę.